bieżącym tygodniu wykonawca robót budowlanych pracował przy budowie drogi serwisowej numer 4. W dalszym ciągu wykonawca realizuje prace geodezyjne na całej długości odcinka 1 planowanej drogi ekspresowej S5. W Nowych Marzach między innymi odbywało się tyczenie wykopu pod fundament przepustu drogowego. Ostatnio wykonawca pobierał także materiał z kopalni Kruszyw w Kozłowie do badania przydatności gruntu pod wymianą podłoża.